I czołem, z tej strony FanStasia21. Dzisiaj zrobię coś w stylu unboxing albo recenzji gazetek, które zdobyłem w 2022 roku. Warto wspomnieć tutaj też historię, jakie nabyłem na ten sam początek. Około końcówki 2022 odkryłem, że istnieje seria gazet bazowana na serialu animowanym stworzonym przez Disney oraz Nelwane Złota Rączka. Złota Rączka, taki serial, można tego powiedzieć. Dużo ludzi myśli, że to podróbka Boba, ale tam to nie podróbka. Seria skupia się na tytułowej Złotej Rączce, czyli Mike'u Garcia, który mieszka w miasteczku ze swoimi narzędziami, które naprawiają rzeczy właśnie wokół miasta. Jak wiele innych seriali, Manikiego grupa narzędzi doczekała się wydań w formie gazet od firmy Egmont. Najpierw na OLX odkryłem, że ktoś sprzedaje 4 gazetki z serii Złota Rączka oraz wiele innych gazet typu Nodi, Disney Junior i parę tam innych. Niestety niektóre gazety z Mańka, w tym też inne, były powycinane. Elementów brakowało, a w przypadku pierwszego wydania z Mańka był prawie cały popisany. Ale się nie wahałem kupić te gazety. Lecz parę miesięcy później na OLX pojawiło się kolejne ogłoszenie. Tym razem były to wydania od 2010 do 2013, niepopisane, nieporysowane, w dodatku z prezentami z gazetek za jedynie 40 zł. No to teraz przejdźmy do recenzji. Witam Was na kanale FanStasia21. Dzisiaj będzie taki unboxing, już bardziej już nie jest unboxing, ale taki pokaz gazet. Właśnie tutaj, jak widzicie, na początku mamy Catcher Donald z 2015 roku, te, które pokażę bardziej. To było, jak się tak teraz patrzy, taki czas, historię już pewnie mówiłem wcześniej w filmie, skąd mam gazetę. W sensie, jak mówiłem, to skąd mam te gazety. Dosyć sporo, jak widać. W ogóle w Minecraftie był konkurs. Dosyć. Tutaj już będziemy szli bardziej w starsze gazetki. Tutaj Disney i ja. Historia na bazie AOT2 oraz. Oraz łamigłówka Kugla. To jest. Tu jest bardzo sporo. O, tutaj coś ciekawego. To nie jest to jest akurat nie powód, dlaczego ja nawet to kupiłem, bo jak mówiłem w historii, moim powodem, dlaczego mam te gazety, jest właśnie tutaj trochę później gazetki z Majka do tej rączki, a to zaraz. Z mała gazetka z Baba Budowniczego z maja 2011 roku. Taka cena kiedyś była, kurde. Teraz wszystko jest tak droższe w ogóle. Reklama gazetki Super Cyfry. To jeszcze jest. Coś mi czuję, że to jest bazowane na odcinku serii pierwszej. Jeszcze konkurs do wygrania płyty, gra oraz co będzie w następnej gazecie, oraz tutaj książki. To mamy Krainę Zwierząt od Disneya w ogóle z stycznia 2012. Tutaj trochę tak przejdę, bo to nie jest akurat też powód. O, tutaj mamy Narodziny Pandy. Co to jest?
Co to jest? Dobra, tutaj mamy dalej. O, o kapibary też są. Kapibara jest. To jest śmieszne zdjęcie. I reklama gazetki Pimpek. Okej, okay, tego też się nie spodziewałem na moim kanale. I teraz przechodzimy do głównej części programu. Zaraz, jeszcze Disney, gazetka Disney Junior. Jeszcze to tak po, na początku po rebrandzie. O, trochę tutaj kamerę przestawimy. Trochę tak się lepiej przestawi. Tutaj będzie główna rzecz programu, bo właśnie dużo będzie o złotej rączce w tym filmie. Fajnie, że nawet z tłumaczeniem czasami problem mieli. I teraz przechodzimy do gazet z Nodin, które tutaj aż mam trzy. Pierwszy numer skupia się o panie Sparksie. Kurde, coś mi tutaj wypada. Historyjka bazowa na odcinku Pan Sparks i zepsuty zegar z serii pierwszej. Z serii 2002, kurde. I tutaj trochę wypadło, ale tu jest plakat. Plakat. Patrz, to akurat pasuje dobrze. I tutaj mamy reklamę gazetki Tomek i Przyjaciele z Haroldem akurat. Kurde, Wojtuś na tym tutaj był. Ciekawe. Potem historyjkę. Zdjęcie z lat 92, coś takiego. I Spryciarz i Gobo. To będzie częste, bo to tłumaczenie było takie dziwne w tych gazetach. Tutaj jeszcze konkurs. Kolejny. Można było wygrać też nawet duplo, dziwo. Tutaj reklama z tyłu puszki rozrabiaki. Właśnie, zapomniałem też powiedzieć, numer jest kurde, z listopada 2010. Tutaj mamy z 2011, albo to było inaczej. Dobra. Muszę jakoś tu ustawić. No tutaj historyka na odcinku, no coś tam z Nodi i Rakieta, coś takiego. Muszę tutaj trochę jeszcze poprawić. W miasteczku zabawek w ogóle. Kraina zabawek, są zamiast kraina zabawek na miasteczko. Tutaj reklama kolejna gazetki Super Cyfry oraz stacyjkowa. Płci styczny magazyn. Tutaj kolejna oryginalna historia. Nudi tęcza. Tutaj kolejna gazeta, niestety jest tutaj wycięte. Kurde, to były niby buty Diego. Tutaj historia bazowana na odcinku Magiczny Proszek. Też tutaj jest Spryciarz i Gobo. Czyli kurde, musimy tak, o tu jest.
Jak fajny plakat. Nigdy w ogóle tego plakatu nie widziałem. To pierwszy raz akurat widzę. No, czyli kolejna strona wycięta. Tutaj kolejne reklamy. Sporo tych reklam. Tutaj kolejna historyjka, niespodzianka. W ogóle jeszcze kręgliki czy coś takiego. Nazywał się pionki do gry. Tutaj. I teraz przechodzimy do głównej części programu, Złota Rączka, ale to nie koniec, o dziwo, jest jeszcze więcej niż to. O, trzeba, musimy też poprawić komórę. Pierwsze wydanie, w sensie to pierwsza partia gazet, przyszło mi w takim stanie. Pierwsza gazeta jest kompletnie pomazana, nie każda strona, ale większość, zobaczycie zaraz, o co mi chodzi. Powiem tak, brak słów. No i tutaj jeszcze jest, pojechał Disney, a tam potem był Disney Junior. To tak się ciągnie przez prawie całą gazetę. Tylko tutaj jak trzeba coś pochorować, to jest puste. Zabawa aż biury lecą na mnie. I tutaj mamy kolejny, niby reklama, ale to jest wrześniowe spotkanie z Mańki tą rączką. W ogóle nie chcę, nie wiem, czy to mam przeczytać, bo to przeczytajcie sobie sami, bo to jest interesujące, można powiedzieć. No i jak widać, no i szczególnie tutaj. W ogóle tutaj nie wspomniane, że do wygrania jest 6 gier komputerowych, ale to chyba chodzi o DVD po prostu. O, i tutaj jest reklama, to jest magazyn Toy Story. Potem mamy wydanie trzecie z 2012 roku. Tutaj historia jest bazowana na odcinku Halloween z serii pierwszej. Z dodaną na przykład świetlikiem, bo tam nie było go w oryginale. Kolejna wycięta strona. Segment warsztat Mańka. Tutaj mamy kolejną rzecz do stworzenia. Taką pacynkę niby Mańka. Dalej. To jeszcze tutaj zostały dwa wydania. 2012, czwarte. Teraz tutaj na przykład są historyjki już oryginalne. W sensie związane są z amerykańskich książek, ale dobra. Kurde, ta kamera w tym filmie to taki ból do pracowania w ogóle. A tutaj w ogóle kawałek widać kamery. A teraz już lepiej wszystko widać. Tajnik mydła. I reklama out i przechodzimy do ostatniej gazety z tej partii, tej części, szósty 2012. O, tutaj też jest coś wycięte. Kurde, to jest takie trudne, żeby poruszyć tą w ogóle gazetę. Kolejną stronę wziąć, myślicie. Tutaj tak szybciej zrobię. Teraz
przechodzimy do ciekawej niespodzianki. To jest chyba wszystkie wydania tej gazety. Udało mi się zdobyć wydania gazet. Nie mieliśmy żadnych informacji o tym. Nagle mówiłem też wcześniej w ogóle, jakie to wszystko zdobyłem. To było takie dziwne. To jest aż do 2013 w ogóle. To jest ciekawe. Tutaj. Kurde. Dobra, przestawię tego szybko kamerę i mówiłem o tym trochę. Dobra, teraz jak przedstawiłem, mamy wydanie pierwsze z 2010 roku. Niepopisane! Uhu, wreszcie! Będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Taka różnica ostra. Czekajcie, muszę to jeszcze poprawić. Przygotowałem się na 102 do tego filmu. Tutaj mamy historykę Koncert w parku. Też w ogóle z książek. Grudku. Jak to się w ogóle ogląda? To jest takie... Wow, wreszcie! Tutaj to było tak całkiem pomazane. Albo tutaj. Tutaj na przykład tutaj mamy konkurs. Tutaj mamy kartonowe książeczki te niby. Tutaj mamy tą reklamę Toy Story. Ale teraz przechodzimy do jeszcze większych rzeczy, bo to nie jest koniec. Jak tam było, czy tam była na te dwa gazetka. W tych gazetach, zanim do nich przejdziemy, były dodatki. I sprzedawczyni też właśnie miała te dodatki. Zacznijmy od jakiejś randomowej. Maszyna do baniek, jeszcze w opakowaniu. Tutaj tak nakładam sobie. Tablica z kredą. Jeszcze to jest gąbka. Opakowanie od kredy w niezbyt dobrym stanie. Słuchawki od Majka. I jeszcze tutaj gdzieś mam kolejne. Muszę tylko znaleźć. To jest dosyć sporo tych rzeczy. O kurde, dobrze, czekajcie. Dobra, trochę posortowałem, znalazłem te słuchawki. Są już otwarte, kolejne. No to właśnie zaczynam od takich bardziej nie tych narzędzi z Minecraft. Mam tutaj jakąś standardową piłę, klucz, kombinerki oraz klucz francuski. Jeszcze tutaj gdzieś były wiatrarki dwie, o, mam je. I jednej odpadło w ogóle ta naklejka i to się poluzowało. Niestety, że to... Opsik, to się trochę... Nie zadziałało, ale jeszcze jest taka piła. Ale tak to powinno działać. Niczego nie ma. Tutaj... To narzędzie zdejmujemy. No teraz już narzędzie z Majka, to gdzie postawię. Zacznijmy od wiórki, która jest z plastiku w ogóle, jak wiadomo. No nie mam za dużo do powiedzenia, ale ona jest bazowana na jednej z zabawek, które były dostępne w tym okresie. To mamy klepaka piszącego. Mogę za bardzo wziąć. To słychać w ogóle. Tutaj mamy kombinerki. Dwie, bo niektóre narzędzie dwa razy dostałem. Tak, jednym położymy już tutaj. Nie mam za dużo nic do powiedzenia, po prostu tu jest i tyle. Potem mamy Francuza, który jest dosyć mały jak na Francuza, bo on w serio jest większy. Tak, on jest tutaj mniejszy nawet od biurki. Teraz sobie porównamy. A właśnie, ona jak widać
Można chociaż zmierzyć chociaż coś z tym. Potem mamy miarkę. To jest jedna z tych, które nie było w dobrym stanie. Tutaj się część przy jednej z tych miarek popsuła. Musiał pilnować tej części, żeby mi się nie zgubiła. Albo włożymy i co. Ale w niezbyt dobrym stanie ta jedna. A ta jest cała od słońca, taka bardziej żółta się zrobiła. Tutaj z przodu o widać szczególnie. Tutaj mamy naklejkę. Oj, kamera wychwyci. Wychwyci, no i super. Potem mamy o dziwo działające narzędzie. Teraz podejmiemy. Mamy świetlika. Tutaj się porozwał i nie ma tutaj ten. Szybko skoczę po baterii, zobaczymy jak tam działa. Dobrze, mamy baterię. Tutaj teraz się włoży. Teraz zobaczmy. O, się świeci. Mogę najlepiej to pokazać. No jak, bo jest dzień. O, tutaj tak pokażę. Czy się tu włączyło, czy włączyło? A, bateria nie wyskoczyła. Przed chwilą działało. Dobra, teraz te baterie szybko wyjmę. Dobra, wyjąłem. I dobra, teraz kolejne narzędzie. Wkrętak. Mam dwóch wkrętaków. Bardzo podobny właśnie ten model jest do serialu. I ostatni plusik, którego mam aż 3 razy. Tutaj brakuje tutaj tej zielonej części, ale nic nie szkodzi. Nie tak było już na modelu. Dobra, to lecimy dalej z gazetkami. Mamy wydanie drugie z 2010 roku. I tutaj mamy narzędzia ze spin-offu Manik, szkółka narzędzi czy coś takiego. I z innych odcinków. I te imiona są całkowicie inne. Oprócz Rolanda. Roland to zawsze był Roland. Wiertek, śrubek, co? Szczypce. Szczypce nie wiadomo jak się do końca w serialu nazywał, bo spin-off jest zaginiony. Zapamiętajcie. Poziomica, a ta z serii drugiej. Triki. Trak, młody płaski oczko i kichacz oraz kruszek. Ciekawie się w tłumaczeniach właśnie brało. Co to jeszcze jest? Trochę tak będziemy, bo niektóre właśnie niektóre tłumaczenia w tej serii to trochę takie dziwne. Tutaj jeszcze mamy ilustrację jakąś, gdzie Maniek potrzebuje do pomocy dzięcioła. Okej. Tutaj mamy więcej. Muszę to jakoś ustawić, żeby to coś było widać. Mamy kolejny konkurs, gdzie można było wygrać gry edukacyjne od Kobi oraz zestaw Lego Duplo Out. No, dosyć stara ta gazeta. I oraz tutaj mamy z tyłu pokazy multikina, jak rekordy. Dobra, mamy kolejny magazyn. Pierwszy 2011. Trochę te ustawię gdzie indziej, żeby było trochę miejsca. I żeby było bardziej widać tą na przykład. O, dobra, teraz to widać lepiej. My reklamę Playhouse Disney, gazety, bo jeszcze to było Playhouse Disney. O, teraz je ustawimy. Mamy zestaw malarza. Malarza, no super. Dobra, dalej. Moje miasto. Historia bazowana na odcinku specjalnym z pierwszego wyjątkowe święta. Nie wierzę, że ja nawet zapamiętałem, że co było. Tutaj, jak mówiłem, kolejne tłumaczenie, to chyba było z odcinka
To właśnie z odcinka Bolesny Błąd, jakimś cudem to też zapamiętałem. I Klara nie jest przetłumaczona, jest po prostu Kelly z niewiadomych powodów. Dosyć teraz sporo, bo to dopiero już trzeci numer, trzecie wydanie, mam już 23 minuta w nagraniu. Tutaj mam kolejny konkurs i był to wygrania film na płycie DVD Motocyklowa Przygoda. Banalnie prosty ten konkurs, mogę powiedzieć. Ale wiadomo, tutaj mamy naturalne narzędzie o bobrach. Co ciekawe. Też na zdoby. Świat konstruktora zasypane i kolejna reklama. Kolejna reklama gazetki Toy Story. Tutaj mamy kolejną rzecz. I teraz mamy drugi 2011. Jeszcze więcej. Trochę muszę tak się pobawić, żeby to, w sensie pobawić się z kamerą oczywiście, żeby... O, dobra, teraz już widać poprawnie wszystkie strony. Mamy historię bazowaną na odcinek, kurde, nie pamiętam jak to się nazywało, ale coś tam z książką. Pamiętam, że tak właśnie było. Czekaj, tak pokazał mi książkę. No dobra, to jest ten odcinek, który myślę. Tutaj mamy... Nadal jest Kelly. Nadal jest Kelly z niewiadomych powodów. I zamiast pani torty jest Portillo, tak jak w angielskiej wersji. Coś ciekawe, że nie przetłumaczyli to. Tutaj mamy jaki to zawód. Dużo widać, że na potrzebę tej gazetki było narysowane. I tutaj wydanie specjalne aut, reklama kolejna. I kolejna reklama, dopiero co strony zmieniłem. Toy Story. Okej, znowu zmieniliście. No, kolejna reklama. Dobra, potem mamy kolejne te naturalne narzędzia, gdzie tutaj są o świerszczach akurat. Dalej. Muzyczna zabawa. Okej, trochę dalej. Tutaj mamy kolejne gry edukacyjne plus urodziny Mańka oraz coś takiego, co jest ciekawe. Tutaj mam kolejną reklamę out. Powiem tak, będzie dużo, jak będę mówił o tych reklamach. Tutaj mamy numer 3 2011 i mamy. I to jest jedyny chyba magazyn, który mamy też chińską w ogóle, nawet okładkę. Zaraz powinna się pojawić. Mam tutaj reklamę Club Penguin, o kurde. Ujojo. Glonojad, mamy już naturalne narzędzia. A to jest ciekawe, nigdy nie było czegoś takiego w serialu. Mamy odcinek Dzień Ziemi, napisany oczywiście Comic Sansem. Ha, dobra. Dalej, mamy stragany, te wszystkie no tej historii. Plac zabaw taki, o, ciekawe. Mamy coraz więcej. Od Mańka. Już mamy prawie pół godziny filmu. A my jesteśmy chyba na. Nawet nie skończyliśmy. To jest dopiero co zaczęliśmy. Mamy kolejną reklamę Disneya. Let's go znowu. Dobra, nawyki, słuchajcie, swoje dobra. Kolejna reklama Kubusia Puchatka. Matko, zdecydujcie się. Macie tyle tych reklam teraz. Jest to przeklęte, tak, te gazety mam tyle reklam w sobie. Tu mamy, zostań ogrodnikiem, okej. Tu mamy... W ogóle ciekawe, że tu jest napisane Pana Abuelito. Abuelito to po hiszpańsku dziadek. Pan dziadek. Nie mogę z tego. I mamy kolejną reklamę gazetki Pimpek. No co to jest? Kolejna gazetka, kurde, z Pimpkiem. Dobra, mamy 4.2011. Mamy reklamę Disney Junior. O, właśnie. To było ostatnie wydanie Playhouse Disney. Ej, nie. Disney Junior. Prezentem właśnie tutaj były kombinerki.
Niech żyją znaki drogowe. Tu mamy kolejny odcinek. Historia bazowa na jakimś odcinku. Tylko jest to zmienione? Okej, okay, dobra, po prostu te historyjki są albo połączeniem dwóch odcinków oryginalnym, albo zmienionym jednym odcinkiem, czy coś takiego. On jakiś z mańkiem. W ogóle, miasto w polskiej wersji po prostu było nazywane naszym miasteczkiem, a tutaj jest po prostu Shit Rock Hills, jak to po angielsku jest. Disney Plus w Polsce ma tłumaczenie po prostu pagórkowo. I chyba to będzie najlepsze. Mamy gołębie pocztowe. Mamy samochód Mańka. Ciekawe akurat, też mogę powiedzieć. Kolejne, to jest kolorkowa zabawa. Ha! Kolejny pimpek! Nie! Jeszcze kichnąłem podczas nagrania. Ja to będę musiał wyciąć. Albo nie, jestem leniwy. Mamy kolejny konkurs. Pomocne narzędzia. Gdzie można było wygrać taką specjalną płytę. Z odcinkami tutaj rączki. Przystanek dżungla. Klub przyjaciół myszki Miki oraz tajny agent Miś. Na się ten tajny agent Oso. Tutaj mamy kolejną reklamę out. Ja nie mogę, to jest przeklęte. Kolejna reklama. Dobra, mamy numer 5, 2011. Nawet jesteśmy blisko skończenia w ogóle 2011. To jest przedostatni już numer. Mamy reklamę Kubusi przyjaciela filmu. Cała wiewiórka. Tyle narzędzia. I tutaj jest historia bazowana na jednym z odcinków serii drugiej. Tak bardziej zmienione, można powiedzieć. Pasztet Mańka. Lista zakupów w ogóle. Karczochy. Okej. Okay. Tego to ja się nie spodziewałem właśnie. Makaronowy portret. Kolejne reklamy, dwa w jednym, Kubuś i przyjaciele i auta dwa, znaczy mi się pukać chce. Kolejna reklama, auto, ja nie wierzę, tutaj po prostu będę się darł o jakieś reklamy w gazetkach. Mamy teraz ostatni numer 2011, 6/2011, o. Mamy audiobooki czytane przez Artura Barcisia, fajnie. No, pamiętam, że miałem kiedyś zakochany kundel właśnie z tych. Maniek, lubisz szaleć. Ciekawe, te gazetki mają więcej rzeczy niż w samym serialu. Tutaj mam kolejną historię bazowaną na odcinku z serii drugiej. Chyba to, chyba też nie mieli na imię Lulek i Lolek, chyba to było... Będę musiał sprawdzić, czekaj. Chyba Stasiek z przyszłości powinien mi tutaj pomóc. Dobra, to lecimy dalej. Dziękuję, Staśku z przyszłości. Mamy kolejny konkurs. Ja nie wierzę. Wystarczy, że gry z tego przeniesiesz nam ulubione do I dlaczego... Ulubiona przygoda Mańka, to dlaczego tu jest płyta z Klub Przyjaciół Myszki Miki? Sensu już nie ma. O kurde, to jest... Jeszcze dużo. Dobra, badminton. Niech ja nie cierpię badmintona czasami. Moja opinia. Dobrze, kolejny. Rosenie. O, tutaj mam coś ciekawego. Wydanie specjalne Disney przedstawia z trzema narzędziami. Tutaj jeszcze widzę, że były naklejki. Mamy teraz świstaki, okej. Okay. Mamy puchar! Wow! Listki laurowe.
Puchar zaszczytu. Co ja bym się odwala przy tym filmie? Oj, mam znowu tą płytę. Ajny agent miś, nie no, serio. O, jeszcze stare logo Filmwebu. Ciekawe. Tutaj już mamy kolejną reklamę Alt. Spoko, spoko. O, jeszcze pokażę wam, że tutaj przy jednej z tych... a to nie, czekaj, to będzie już później z tym wydaje, więc po co teraz bym pokazywał. Mamy pierwszy numer 2012. Mamy kolejną gazetkę z Altami jako reklamę. Mamy kolejny, mamy odcinek Nie ma jak w domu. Czy jest chyba jeszcze też bazowany na serii pierwszej? Tak, to jest seria pierwsza. Sanchez, dobra. O! I wreszcie zauważyłem teraz, jest teraz tutaj Pani Torti. Pani Tortillo, a nie, że Pani Portillo, jak to było wcześniej. Kocie pazurki, mamy zawodnika, mamy przyjaciela. To nie jest Pusia w ogóle, ten kolejny, to po prostu jakiś redskin z jakiegoś randomowego odcinka. Chyba też Stasiek z przyszłości chyba pokaże zdjęcie. O, no właśnie, dzięki. I tutaj mamy kolejny konkurs, Wielka Budowa, Wielki Wyścig, Wieczór Filmowy, znowu audiobooki. Tutaj mamy kolejna reklama, Kubusi przyjaciele. Jesteśmy już, to jest w ogóle końcówka, bo to już zaraz koniec w ogóle gazety, bo się w 2013 zakończyła. Dobra, mamy drugie wydanie 2012. To jest sporo. Nadal jest Kelly, oni chyba, zobaczymy kiedy to się zmieni, czy w ogóle się zmieni. Tak, nie ma co dużo do powiedzenia teraz, jak tutaj patrzę. Mamy słowiki teraz w naturalne narzędzia. Pudełkowa gitara. Nigdy nie widziałem. Ciekawe te gumki recepturki. O! Wreszcie jest! Było Kelly w tym samym wydaniu, a teraz jest nagle Klara. No ja nie wierzę. Się wreszcie zmieni. I teraz mamy Kubusiowe przygódki, nagranie reklam, konkurs, okej. Okay. I kolejne konkursy, i teraz właśnie zobaczę. A tutaj to już tak. No, już tutaj jest powoli ta seria znikały. Tutaj mamy kolejną reklamę Out. Gazetki Out. Ach, teraz przechodzimy do wydań, które już w większości mamy, już chyba omawialiśmy. Nie wiem, czy jest sens, żeby jakoś jeszcze raz przeczytać, czy coś takiego pokazać. Tak po prostu tak to widzieliśmy. Tutaj też te wydanie. O, i tutaj jeszcze kolejna reklama. Dobra, i teraz przechodzimy do... O kurde, zostało nam z 4 gazet w ogóle, teraz tak się śpieszy. Mamy 40 minut filmu. Piąty numer 2012. Dzień na farmie, to też chyba był odcinek bazowany. Warsztat Mańka. Przyrodnicza jakaś gra. Zwierzęta dzikie. Nie, ale to serio, ten tygrys. Coś z tym nie tak. Piękny karmik dla ptaków. Orły. Klara, o super. No jest miło pani. I znowu zmienili tłumaczenie do pani Tortillo i znowu pani Portillo. Znowu to samo.
Dobra, mieszkańcy miasta. Połączenie w ogóle kratki z odcinka i dodanym zdjęciem promocyjnym i tym stylem 2D, co jest w gazecie. Mamy reklamę Kubuś i Przyjaciela oraz wróżki. Okej. Okay. Jeps. I mamy teraz ostatnie wydanie 2012. Też tutaj mówiliśmy, jest o strażakach. Tutaj mamy bogate źródło, plonki. I teraz ostatni rok gazety 2013. I to jest interesujące wydanie. Te ostatnie są takie najciekawsze z niewiadomych powodów. Mamy w sumie końcówka serialu, bo to jest okej? Okay? Co? Jakieś zdziwienie. Mamy teraz piaskowy kłopot. Co to jest? To kojot jest! A! Ja myślałem, że to hiena przez sekundę. Może grze powietrzno-lądowa. Straczek. Bądź zielony. Kopiemy! Moja ulubiona czynność. Tańczące liście. Indiana Jones. A nie, to maniak. O nie. Dobra, wiatraczki jakieś. Gazeta i... Tutaj już widać ciekawe, bo to już nie, klinika dla pluszaków. To jest już nowym i... Mamy ostatnie wydanie. Drugie 2013, co... Z niewiadomych powód nie ma ceny. To w ogóle cztery narzędzia plus dwie niespodzianki. Łocie, panie, co? Dobra, to jest interesujące. Widać już, że tutaj już powoli wykończyło ilustracje zmieszane z starym książek. Ostatnie w ogóle historyjka. Takie to interesujące, to wow. Dobra, mamy kolejne zużyte ilustracje. Ile masz wzrostu, ostatnie rzeczy tutaj. O, wartość sześciana. I mamy... Dobra, tutaj mamy rzecz bazowana na odcinku Bolesny Błąd. Kłopotliwe kombinerki. I teraz, patrzcie na co, na tym wydaniu Disney Junior nie jest napisane, jakie są seriale, po prostu jest klinika dla pluszaków. Nie wysokość Zosia. Nie, dobra, to pomijamy. I mamy gazetkę Samoloty. No. I to jest ostatnia rzecz z tej gazety. Ich w sumie, tak teraz policzmy sobie, ile ich jest. Dobra. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, wow! Dosyć mało, na takie lata to trochę tycio. Nie wiem, myślałem, że jest ich więcej, tak ciekawe, po prostu myślałem, że jest ich więcej. I tutaj też popatrzmy taką zmianę. Tutaj wydania są po 7,50. Tutaj mamy nagle skok przy jakimś wydaniu, że jest 7,99. A ostatnim wydaniu, tak przedostatnim, jak była jeszcze cena, to ona kosztowała, o dziwo, 10 zł. Wow. Jak na teraz to bardzo tanio, ale... Nawet gazetki z Tomkiem są teraz takie drogie. Teraz też Stasiek powinien to pokazać, ten przyszły. Jest teraz takie skoki są w cenie. To jest szok. No i dobra, oddaję głos przyszłemu Staśkowi. Dziękuję za oglądanie. Dziękuję także użytkownikowi Douglas 10 NWR za zdjęć gazet Tomka oraz Starzaka Sama. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Więc to na tyle. Do zobaczenia.